System PTM z ruchomą podłogą, który zdobył złoty medal na targach Poleco, służy do przechowywania, podawania, dozowania materiałów sypkich. Mogą to być lekkie materiały jak trocina czy biomasa, również paliwa odnawialne jak RDF, wszelkiego rodzaju odpady posortowane, PET, folia, papier, makulatura. Również lekki złom przy specjalnej wersji heavy duty nadaje się również do transportu agresywnego materiału, jakim jest jakiś ciężki stalowy złom czy gabarytowe odpady. Instalacje są wykorzystywane głównie w zakładach komunalnych, w sortowniach, jak również w zakładach przetwarzających odpady do dalszego użytku. Również branża drzewna korzysta z naszych rozwiązań. Firmy produkujące pelet przykładowo instalują systemy stacjonarnych ruchomych podłóg naszej firmy. Tam, gdzie możemy zastąpić, pomóc pracownikom wykonywać zadania, staramy się wprowadzać nasze ruchome podłogi.